nam miło, że stajecie się uczniami szkoły Marcina Gortata. Bardzo się cieszymy i bardzo nam zależy, żebyście się tutaj w tej szkole bardzo dobrze czuli, żebyście mogli świetnie się uczyć i to jest dla nas tutaj najważniejsze, ale żebyście też mieli możliwość wykorzystania tej energii, której, jak wiem, w każdym z Was jest tak dużo, że rodzice o 23 do 11 wieczorem mówią, no może w końcu do spania, a Wy dalej biegacie, latacie, skaczecie. Czy to prawda? Tak! Gwarantuję Wam, jeżeli wydaje Wam się, że kariera sportowa, czy uprawianie sportu to jest tylko odbijanie piłki, kozłowanie, czy odbijanie krążka, czy kopanie piłki, to jesteście w błędzie. Żeby być dobrym sportowcem, musi nad sobą pracować 24 godziny na dobę. Mianowicie zwrócić uwagę na to, i co jecie, ile śpicie, jak o siebie dbacie. To jest bardzo ważne. A wiecie, co jeszcze ważniejsze jest? Jakie macie charaktery. Jakie macie charaktery. Jeżeli czasami Wam w sporcie nie wychodzi, czasami Wam w nauce nie wychodzi, to gwarantuję Wam. I wtedy będę rozmawiał z nauczycielami, żeby nauczyciel pomógł takiemu dziecku, ale pod warunkiem, że to dziecko szanuje nauczyciela, szanuje trenera, jest sumienne, czasami nie wychodzi, bo tak czasami jest, że nie wychodzi. Ale przynajmniej pokazuje chęci. Jeżeli pokaże chęci, to jak najbardziej gwarantuję Wam, że będę za takim uczniem stał i będę pomagał, będę rozmawiał z trenerami, nauczycielami i z dyrekcją, żeby takiemu dziecku pomóc. To była nasza wspólna decyzja. Michał bardzo chciał rozpocząć zajęcia w szkole sportowej. Wybór był oczywisty. Szkoła pod patronatem Marcina Gortata, czyli naszego ŁKS-iaka. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że z tej kuźni wyjdzie wiele talentów, które zasilą w przyszłości łódzki klub sportowy. ŁKS ma piłkarzy w ekstraklasie, a patronem szkoły jest najlepszy polski koszykarz. A twoja ulubiona dyscyplina sportu to? Boks. Czyli będziesz chciał iść w ślady taty? Tak. A powiedz, dzisiaj było zdenerwowanie, był stres przed przyjściem do szkoły? Nie. A jutro będzie, już trzeba będzie spakować książki, zeszyty do tornistra? Nie. Czyli nie boisz się? Nie. To super. Nie wyobrażam sobie, żeby, jeżeli mówimy o profesjonalnej akademii, żeby szkoły takiej przy klubie nie było w tych planach i wydaje mi się, że od samego początku gdzieś jak rozmawialiśmy, to oczywiście poza selekcją fajnych chłopców, poza infrastrukturą, no to właśnie szkoła była takim jednym z głównych elementów, na który chcieliśmy postawić i chcieliśmy, to się udało na dzisiaj, po prostu żeby ta szkoła powstała. Tak jak tutaj Marcin przemawiał, czy nawet Piotrek Pyrdoł, który powiedział fajne słowa o tym, że dwa jakby cele są w życiu, czyli ta edukacja dla młodych i granie w piłkę, no to jest, to nie ma drogi na skróty. To po prostu trzeba robić, dlatego fajnie, że tutaj się wszystko udało to zrobić w takim też rejonie, no bo jesteśmy praktycznie u siebie, będąc czy przy Unii Lubelskiej 2, czy na Minerskiej, czy tutaj.